Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Janie Zamojskim i Złotym wieku Polski. Czego się dowiemy na tej lekcji? Dowiemy się, jaki okres w dziejach Polski nazywamy Złotym Wiekiem, dowiemy się, kim był Jan Zamojski oraz dowiemy się, jak powstało miasto Zamość. Zacznijmy od Złotego Wieku Polski. Jak pamiętacie, pod koniec XIV wieku władzę w Polsce objął Władysław Jagiełło, który zapoczątkował dynastię Jagiellonów. Ostatnimi królami Polski z tego rodu byli Zygmunt I Stary i Zygmunt II August. Ich panowanie przypadło na XVI stulecie, nazywane także Złotym Wiekiem w dziejach Rzeczypospolitej, a więc wiek XVI to Złoty Wiek w historii Polski. W czasach ostatnich Jagiellonów państwo polsko-litewskie stało się bogatym, silnym krajem. Ostatecznie udało mu się pokonać zakon krzyżacki. Dzięki dostępowi do morza, Polacy i Litwini mogli sprzedawać zboże, także drewno do wielu krajów Europy i dobrze na tym zarabiać. Można też sobie dodać, że to zboże było produkowane w tak dużej ilości, że dodatkowo Polska. Była nazywana spichlerzem Europy, co oznaczało, że zaopatrywała w zboże, sprzedawała to zboże bardzo wielu innym krajom europejskim. Wiek XVI był też wspaniałym okresem dla polskiej kultury. To wtedy powstały pierwsze dzieła literackie w języku polskim. Do Polski przyjeżdżali architekci z Włoch, uważani za najlepszych w Europie. Z ich pomocą Polacy wznosili wspaniałe budowle zamki, ratusze, pałace i kamienice. Do takich czołowych zabytków pochodzących z XVI wieku należały m.in. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu, która powstała na zamówienie samego króla Zygmunta I Starego oraz Zamek Królewski na Wawelu, który w XVI wieku został przebudowany i był jedną z najpiękniejszych rezydencji w Europie. I teraz przechodzimy do ważnego w historii polskiej wydarzenia – Jakim są wolne elekcje. Mianowicie po śmierci Zygmunta II Augusta, szlachta zdecydowała, że odtąd każdorazowo następnego władcę będzie wybierać poprzez tak zwane elekcje, a więc wybory. I tak kandydat na króla musiał mieć tytuł szlachecki oraz posiadać europejskie pochodzenie, co oznaczało, że królem polski mógł zostać ktoś, kto wcale z Polski nie pochodził. Pierwszym wybranym przez szlachtę królem w 1573 roku był Francuz Henryk Walezy. Jednak nowy król uciekł z Polski w czerwcu 1574 roku, kiedy dowiedział się o śmierci swojego brata, króla Francji. Jednym słowem, Henryk, kiedy został królem Polski, nie znał, myślę, zbyt dobrze realiów. Stąd nie mógł przypuszczać, że w Polsce władza królewska wcale nie jest tak silna jak we Francji. A skoro jego brat, król Francji, także był młody, to Henryk pewnie przypuszczał, że być może za jakiś czas jego brat będzie miał dzieci, a więc tron jemu po prostu przepadnie. Stąd skorzystał z okazji, przybył do Polski, ubiegał się o tron i w sumie. Jego kandydatura właśnie okazała się zwycięską. Niemniej jednak, kiedy dowiedział się o śmierci brata, z kraju po prostu uciekł, obawiając się, że szlachta będzie próbowała go zatrzymać i stawiać mu jakieś warunki. Po ucieczce do Francji Henryk został nowym królem tego kraju, a w 1576 roku szlachta wybrała na króla węgierskiego księcia Stefana Batorego. Stefan Batory nie znał dobrze Polaków, ani nawet ich języka, dlatego też potrzebował zaufanej osoby, która wspierałaby go w jego rządach. I w tym właśnie miejscu pojawia się Jan Zamojski. Jan Zamojski był najbliższym współpracownikiem króla, pełnił on funkcję kanclerza, był więc najważniejszą po osobą w państwie, ponadto też reprezentował Polskę przed innymi monarchami. Król Stefan Batory mianował Zamońskiego również najwyższym dowódcą wojskowym, czyli Hetmanem. Zamoński zadbał o to, by odpowiednio przygotować wojska Rzeczpospolitej do wojny z Cesarstwem Rosyjskim. Państwo to zagrażało Polsce, ponieważ rywali, rywalizowało z nią o dostęp do Morza Bałtyckiego. W latach 1577-1582 doszło do wojny z Cesarstwem Rosyjskim. Wojskami polskimi dowodzili wówczas król Batory i Hetman Zamojski. Dzięki nim wojna zakończyła się wygraną Polski. Rosyjski władca, czyli car, poprosił polskiego króla o pokój. Za wierną służbę Jan Zamoyski otrzymał od króla wiele posiadłości. Jego majątek powiększały także łupy wojenne i zyski z handlu. Dzięki nim pod koniec życia był właścicielem 11 miast i ponad 200 wsi. Tymczasem widzimy obraz Jana Matejki przedstawiający właśnie Stefana Batorego pod Pskowem i też hołd rosyjskiego poselstwa. Widzimy polskiego króla siedzącego e, na takim uhonorowanym miejscu i też rosyjskie poselstwo, które klęcząc składa władcy polskiemu hołd. Jest to taki pewien symbol także potęgi Polski, jej znaczenia e, w omawianym XVI wieku. Wracając do Jana Zamojskiego. Jan Zamojski część swoich bogactw przeznaczył na założenie w 1580 roku Zamościa, wzorowanego na pięknych miastach włoskich. Było to miasto, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesne. Zostało zbudowane według planu nawiązującego kształtem do ludzkiego ciała, głowę miasta stanowił Pałac Zamojskich, jego serce, rynek miejski, a rękami i nogami, były bastiony, czyli obronne elementy murów miejskich. Zamość właśnie pełnił też funkcję twierdzy. Otaczały go mury i fosa, co zapewniało ochronę przed napaścią wrogich armii. Jan Zamoński skutecznie zachęcał kupców i rzemieślników do zamieszkania w nowym mieście, dlatego też w ciągu zaledwie kilku lat zamość stał się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Centralnym miastem zamościa jest rynek miejski, który też widoczny jest. Na zdjęciu zbudowany na planie kwadratu o boku 100 metrów miał być miejscem handlu, a także odgrywać rolę reprezentacyjną. Na rynku znajdują się ratusz miejski oraz zabytkowe kamienice kupieckie. Niektóre z nich wyglądają dziś tak samo jak w czasach Jana Zamojskiego. Można też wspomnieć, że Jan Zamojski wiedział, jak ważna jest nauka. W 1594 roku założył w swoim mieście Akademię Zamojską. Była to trzecia po Krakowie i Wilnie wyższa szkoła, wyższa uczelnia w Polsce. Do dziś są powszechnie znane słowa Jana Zamojskiego. Takie będą rzecz pospolite, jakie ich młodzieży chowanie, a więc wychowanie. Dziękuję za uwagę.